Dziękujemy za te piękne słowa wstępu. Tutaj oddam na razie Karolce mikrofon. Widać, kto rządzi. To taki żart na początek. Więc tak, jesteśmy w trakcie serii Love Talks. Raz. Ja sobie tak pomyślałam wczoraj, bo nie pamiętam w sumie do końca, dlaczego ona się tak nazywa. Chyba po prostu ta nazwa się spodobała wszystkim decydującym osobom najbardziej. Mieliśmy burzę mózgów. No tak, no. I przegłosowaliśmy tą nazwę. Ale właśnie to jest Love Talks, dlatego że tak się akurat składa, że wszystkie jakby kazania w tej serii będą mówione przez dwie osoby naraz. Więc to taki trochę dialog. Dokładnie. No, a nie wiem, czy pamiętacie w ogóle początek tej serii, bo on miał miejsce przed świętami jeszcze. Więc całkiem właśnie, dawno to było rok temu w ogóle. I wtedy dzielili się z nami Ola i Łukasz Klimczaki na temat takiego okresu, który ma miejsce jeszcze przed tym, jak wchodzimy w relacje. No i my też do tego trochę nawiążemy, dlatego że trochę się nie spodziewaliśmy, że będziemy mówić w tym temacie dzisiaj. I po prostu postanowiliśmy oddać Bogu stery i On nam pokazał pewne rzeczy i tym się będziemy dzisiaj dzielić. No a temat, jakiego mamy dotknąć, zgodnie z planem, to temat randkowania. I to nie jest proste mówić o tym, o randkowaniu. Nie jest proste wypowiadać się w tym temacie z tego powodu, że my jako chrześcijanie chcemy nasze życie opierać na Słowie Bożym, chcemy żyć zgodnie ze standardami, które wyznacza Bóg w swoim Słowie. I nie wiem, czy wszyscy tutaj jakby zdają sobie z tego sprawę, że takiego terminu jak randkowanie w ogóle w Biblii nie ma. Jakby czytajcie Biblię generalnie, to będziecie wiedzieć. Ale wtedy, kiedy działy się wydarzenia, które mają miejsce w Biblii, po prostu tego terminu nie było, trochę inaczej się zawiązywało relacje, że tak to nazwę. I randkowanie, ten etap taki jeszcze, kiedy już nie jesteśmy kolegami, ale jeszcze nie jesteśmy małżeństwem, czyli taki jesteśmy parą, chodzimy ze sobą, to jest taki trochę wymysł jakby naszej kultury. I ja nie mówię, że to jest coś złego, absolutnie nie, ale to, co my musimy zrobić, to zobaczyć, co Biblia mówi na temat relacji i spróbować to do tego kontekstu, w którym my żyjemy teraz, jakoś to odnieść. I to nie jest proste zadanie, tak słowem wstępu. Więc zdecydowaliśmy się po prostu zacząć od samego początku, a na samym początku Biblii jest... Tak, na samym początku Biblii mamy pierwszą księgę Biblii, czyli Księgę Rodzaju. I tutaj poprosiłbym o następny slajd, bo będziemy mieli taki fragment, z którego chcielibyśmy pójść dalej. I tą historię jest myślę dobrze znana, ale gdzieś w ostatnim czasie Bóg nam pokazywał pewne ciekawe rzeczy, o których chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć. I tutaj mamy Księgę Rodzaju, to jest drugi rozdział, wersety od 15 do 18. Jest napisane tak. Pan Bóg wziął człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, tak, aby człowiek uprawiał go i doglądał. Pan Bóg przykazał też człowiekowi, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. Pan Bóg stwierdził też, niedobrze jest być człowiekowi samemu, uczynię mu pomoc pasującą do niego. I nie wiem, czy kiedykolwiek zauważyliście to, bo dla mnie to też nie było oczywiste, dopiero jakiś czas temu spostrzegłem się, że kiedy uważnie czytamy tą historię, to okazuje się, że Bóg nie stworzył Adama w ogrodzie Eden. Bóg stworzył Adama gdzieś poza ogrodem Eden, w jakimś, powiedzmy, dzikim, niedostępnym miejscu, co też w sumie z drugiej strony by tłumaczyło jakieś cechy charakterystyczne mężczyzn, który, no nie bądźcie na nas złe po prostu, bo my tak mamy z natury. Zostaliśmy stworzeni w jakimś dzikim miejscu, no i wiemy... Została stworzona w uporządkowanym, pięknym ogrodzie. Tak, już kwitły kwiatki i tego typu rzeczy. Natomiast jak to było z tym Adamem? Wiemy, że Bóg uformował go z prochu ziemi, więc wyobrażam sobie, że zrobił jakąś taką glinianą statuę, w którą później tchnął życie, tchnął swojego ducha. No i Adam powstaje do życia, otwiera oczy i pierwsze, czego doświadcza, pierwsze, co widzi, to jest obecność swojego Stwórcy, obecność swojego Boga.
w tak naprawdę w doskonałej rzeczywistości wtedy, nie w tej, w której my żyjemy, więc wtedy to, czego musiał doświadczać Adam, to był pokój, to była radość, to była miłość, zaufanie i wierzę, że taki właśnie był początek jego relacji z tym, który go uczynił, z tym, który go stworzył, z jego Bogiem. I w tym doświadczeniu czytamy później, że Bóg wziął człowieka i osadził go w ogrodzie Eden. Ale jak to mogło wyglądać? Bo moja pierwsza myśl jest taka, że Bóg bierze, wiecie, taką wielką swoją boską rękę i bierze Adama z tego dzikiego miejsca i kładzie go do punktu Eden, nie? I go tam zostawia i daje mu jakieś rzeczy do zrobienia. Ale to jest troszkę taka zbyt raczej banalna interpretacja i prawdopodobnie wyglądało to w ten sposób, że Bóg stwarza Adama, Adam ma tą społeczność, ma tą relację z Bogiem i później daje się w tym zaufaniu Bogu zaprowadzić do tego miejsca, które Bóg dla niego przygotował, do tego Edenu, do ogrodu. I tam, dopiero w tym miejscu, Adam zaczyna żyć pewną taką codziennością, którą Bóg dla niego przygotował, gdzie on może w taki kreatywny sposób jakoś zagospodarować tą przestrzeń, uczynić sobie z tego miejsca dom. I właśnie, mamy Adama, który zna Boga, który codziennie spędza z nim czas, który poznaje Boga, poznaje rzeczywistość, która go otacza i jest tak naprawdę w doskonałej rzeczywistości. Nie ma tam strachu przed jakąś chorobą, przed śmiercią, żaden inny człowiek mu nie zagraża w żaden sposób. Nie martwi się jakimś głodem, biedą, tego typu rzeczami. A jednak, tak jak przeczytaliśmy, Bóg stwierdził, niedobrze jest być człowiekowi samemu. I to jest ciekawe, że Bóg stwierdza coś takiego względem człowieka, który żyje w naprawdę doskonałych okolicznościach i ma niczym niezmąconą relację ze swoim Stwórcą, z Bogiem. Bóg jednak stwierdza, niedobrze jest, że Adam jest sam, niedobrze jest człowiekowi być samemu. I prawda jest taka, że te słowa dotyczą też każdego z nas, i mnie, i ciebie, zwłaszcza, że żyjemy już w naprawdę pokręconym świecie, dotkniętym przez grzech, w którym roi się od tego wszystkiego, czego nie było na początku, co nie było wyrazem Bożego serca. Teraz mamy dużo chaosu, trochę Ola już o tym wspomniała przed nami, więc ta prawda dotyczy teraz każdego z nas. Również nie jest dobrze, kiedy my jako ludzie jesteśmy sami. I tak naprawdę można powiedzieć, że Bóg jest autorem tej potrzeby w nas, tego pragnienia, które nosimy w swoim sercu, aby być z drugą osobą. I On również ma odpowiedź i rozwiązanie na tą potrzebę, którą mamy w sercu. I On wiedział, że Adam ma tą potrzebę i zobaczmy dalej, jak on się z nią po prostu rozprawił. Więc poproszę o kolejny slajd. Czyli tak, Pan Bóg stwierdził, niedobrze jest człowiekowi być samemu i potem tak. Pan Bóg ukształtował z ziemi przeróżne zwierzęta polne oraz ptactwo niebios i przyprowadził je do człowieka, chcąc zobaczyć, jak człowiek je nazwie, tak by każda żywa istota nosiła nazwę nadaną jej przez niego. I człowiek nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu i wszystkim zwierzętom pól, ale nie znalazł pomocy, która odpowiadałaby jemu. I kolejna taka uwaga dla uważnych czytających, albo bardziej taka zagadka. Jak myślicie, jak dużo czasu potrzebował Adam, żeby dojść do wniosku, że w ogrodzie nie ma odpowiedniej dla niego pomocy? Zwłaszcza, że miał nazwać każdą żywą istotę, każde stworzenie, które Bóg uczynił. Dokładnie. Kiedy ja byłam mała, to widziałam taką bajkę, opartą gdzieś tam o historię Biblii. Dominik też ją widział, bo o niej rozmawialiśmy. I tam była taka, jakby ta scena była przedstawiona w ten sposób, że Adam sobie chodzi po ogrodzie i pewnego dnia po prostu Bóg przyprowadza mu parami zwierzęta. Jedno za drugim, właśnie parami jedno za drugim, dwa za cztery za dwoma. I Adam po prostu zaczyna je tak bezmyślnie i szybko nazywać. Ty będziesz zając, ty będziesz lew. I można nabrać takiego przekonania, że naprawdę szybko mu to zajęło, że zajęło mu to może godzinę, może no maks cały dzień. Ale prawda jest taka, że stworzeń na Ziemi jest bardzo, 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 bardzo dużo. Nie wiem ile,
jakby było mało, to bym wiedziała. A on musiał nazwać każdy z nich. Co chciałeś powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że właśnie zastanowiliśmy się, no jak miał nazwać każde stworzenie, no to jak on ponazywał te ryby wszystkie, jakieś takie głębinowo-morskie, co dopiero je gdzieś teraz odkrywamy. I Biblia też jest precyzyjna, Słowo Boże jest precyzyjne i mamy napisane co? Nazwy wszelkiemu bydłu, ptactwu i wszystkim zwierzętom pól. I Karola doszła do wniosku, że to, co pływa w wodzie, nazwał rybami. Po prostu. Good enough. I o tyle było szybciej. Później, my to wszystko utrudniliśmy potem, jak wyszliśmy z ogrodu. I tak, więc nasz wniosek jest taki, że mogło mu to zająć nawet całe lata. Nie wiemy, czy tak było, ale to mogło trwać naprawdę, naprawdę długo. Bo też teraz mi tak przyszło do głowy, że Bóg chciał zobaczyć, jak człowiek je nazwie. On był naprawdę zainteresowany tym procesem, więc raczej wątpię, żeby to było jakieś takie, wiecie, bezmyślne i szybkie. I wiecie, Bóg pozwolił na ten cały proces, pozwolił na, żeby ten czas biegł. On był świadomy, bo jest napisane wcześniej, że był świadomy, że Adam ma potrzebę, żeby nie być samemu, ale pozwolił na ten proces, żeby on najpierw mógł zachwycić się stworzeniem, zachwycić się wszystkimi stworzeniami po kolei. Z drugiej strony, jakby obcowanie z tymi stworzeniami mogło dać mu taką informację zwrotną, czego on tak naprawdę potrzebuje, bo nie wystarczyło. Nie wystarczyło, że mógł przebywać ze wszystkimi stworzeniami, które istnieją. Nadal nie znalazł pomocy, która była odpowiednia dla niego. I wierzę, że każdy z nas potrzebuje takiego procesu. My potrzebujemy po prostu zrozumieć, czego tak naprawdę nam trzeba. I potrzebujemy tego, czego nam trzeba i tego, czego pragniemy. O, może w ten sposób. I żeby tak trochę to zilustrować, chciałabym zapytać, kto tutaj na sali woli koty od psów? Dobra ekipa. A kto woli psy od kotów? O, chyba mamy przewagę. Team psy. Mamy przewagę. Wiecie, nawet to, czy wolimy psy i koty, coś już o nas mówi, no nie? Jedni wolą psy, które cieszą się na nasz widok za każdym razem, nawet jeśli wyszliśmy tylko na minutę. Inni wolą koty, które są bardziej takie niezależne, może niedostępne. I kto ma zwierzaka, ten wie, że relacja ze zwierzakiem, nie tylko psem i kotem, każdym zwierzakiem, jest satysfakcjonująca, jest fajna i zwierzak może nam dać bardzo dużo radości. Ale ten, kto ma zwierzaka, wie też, że relacja ze zwierzęciem nie zastąpi nam relacji z człowiekiem. Ja lubię koty, no jakby to nie jest sam, wiecie... Ale wiem, że jednak relacja z Dominikiem to jest coś dużo więcej. Dlatego, że kot nie zrozumiałby moich emocji. Z kotem nie mogłabym porozmawiać, on nie rozumie moich słów, poza pewnymi komendami. Chociaż akurat kot, który w sumie już nie jest mój, jest bardziej moich rodziców, on właściwie nie reaguje na słowa, tylko na dźwięk otwieranej lodówki. Ja też. Stać się na więcej. Wiecie, nie możemy zbudować takiej głębokiej naprawdę relacji z kotem. I ja myślę, że Adam zmagał się z tym samym. On był otoczony przez masę niesamowitych stworzeń. Świat jeszcze nie był dotknięty grzechem, więc prawdopodobnie on mógł sobie normalnie podejść do lwa i go głaskać. To na pewno było niesamowite. Ale myślę, że obserwując całą tą otaczającą go faunę, on zrozumiał, że zwierzęta gdzieś się dobierają w pary według swojego rodzaju, a on nie ma wokół siebie ani jednej takiej istoty, która odpowiadałaby jemu, z którą on by mógł zbudować taką głęboką relację, z którą mógłby podzielić się swoim wnętrzem, swoimi emocjami, z którymi mógłby zbudować plany na przyszłość, jakieś marzenia. Więc chcemy zachęcić, żeby po prostu być uważnym na to, w jakich okolicznościach i w jakiej rzeczywistości po prostu Bóg ciebie umiejscowił, bo on chce, żebyś był uważny, żebyś obserwował, żebyś wyciągał wnioski na tej podstawie, na podstawie swoich obserwacji, czego ty tak naprawdę potrzebujesz i dał sobie czas, pozwolił Bogu przeprowadzić cię przez ten proces. Przyglądaj się
innym małżeństwom, przyglądaj się innym związkom, zapisuj w ogóle wzorce, które ci... Tak, możemy wyświetlić następny fragment. Nie, poprzedni. Albo ten, zostawmy ten. I tutaj czytamy w naszej historii tak. I człowiek nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu i wszystkim zwierzętom pól, ale nie znalazł pomocy, która odpowiadałaby jemu. Wówczas Pan Bóg zesłał na człowieka głęboki sen i ten zasnął. I tu się zatrzymam i powiem to, że popołudniowe drzemki są od Boga. I to jest ta kwestia jest rozwiązana w tym miejscu. Wiem, że tego nie planowaliśmy, ale musiałem to powiedzieć. Bóg zesłał głęboki sen i ten zasnął. Wtedy wziął część z jego boku, a miejsce po niej wypełnił ciałem. Z tej części wziętej z człowieka ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Widząc ją, człowiek zawołał: ta dopiero jest kością z mych kości i ciałem z mego ciała. Będzie nazwana mężatką, ponieważ z męża została wzięta. Mówi się, że Księga Genezis jest księgą początków, więc to były dopiero takie początki tej poezji romantycznej, więc nie oceniajmy tutaj za bardzo Adama surowo, ale widzimy po prostu niesamowity entuzjazm. To z jakimi słowami tutaj właśnie wyszedł, że wow, nie? Że kurczę, ona nie wiem, wygląda jak ja, widzę, że z nią będę mógł złapać jakiś kontakt, rozmawiać coś na poziomie jakimś intelektualnym, ludzkim. I w tej historii jakby widzimy tą rzecz, że Bóg tak naprawdę jest najlepszą swatką, można powiedzieć, tym, który po prostu łączy ludzi w doskonały sposób. Tak jak powiedzieliśmy przedtem, to Bóg zostawił jakąś część przestrzeni w naszych sercach, aby druga osoba mogła być odpowiedzią na tą potrzebę. I On też wie, jak po prostu odpowiedzieć na to pragnienie w nas. Więc tutaj widzimy właśnie, że połączył Adama z Ewą, zaaranżował to spotkanie w niesamowity sposób i to był naprawdę niezwykły dzień. I myślę, że każdy z nas też potrzebuje pozwolić sobie na tego rodzaju proces, bo tak naprawdę możemy o relacjach i związkach uczyć się z dwóch źródeł, generalizując. Można tej wiedzy gdzieś szukać w świecie, jakiejś lepszej jakości, gorszej jakości. Można albo z drugiej strony można jej szukać w Bożym Słowie. Boże Słowo też mówi dużo na ten temat. I mam wrażenie, że w świecie taka nauka na temat relacji funkcjonuje trochę w ten sposób, a przynajmniej ja się z tym spotkałem, kiedy sam osobiście zacząłem interesować się relacjami, mając te kilkanaście lat. Przedtem jest tak, że w szkole, jak cię pani posadzi z dziewczyną, to jest kara, a w gimnazjum to już jest nagroda. Więc jest taki czas, że zaczynamy się interesować relacjami. O, kiedyś to było. Kto pamięta, ten wie. W każdym razie, kiedy zaczynasz się interesować relacjami, to trochę ze świata, z twojego otoczenia, z kultury, w której jesteśmy wychowani, płynie taki komunikat jak w reklamach, nie wiem, z samochodami. Jest pokazane nowe BMW i obejrzysz taką reklamę, tam są pewne takie chwyty marketingowe i ty po obejrzeniu takiej reklamy myślisz sobie: jestem nieszczęśliwym człowiekiem, byłbym szczęśliwy, gdybym miał nowe BMW. Jeżeli samochody na ciebie nie działają, to zapewne coś takiego gdzieś tam jest, co działa w ten sposób, że masz informację, nie masz tego, brakuje ci tego, jesteś nieszczęśliwy. Jeżeli chcesz być szczęśliwy i być spełnionym człowiekiem, musisz to mieć. I podobnie jest w relacjach. Ja też pierwsze jakieś takie komunikaty miałem, że wow, dziewczyny to mają ci fajni chłopakcy, jacyś tam, nie wiem, fajniejsi po prostu. I jeżeli też chcę być fajny, no to muszę mieć dziewczynę, ale jak gadać z dziewczynami, tego już niestety się nie dowiedziałem. Więc jest trochę taki komunikat ze świata. Jeżeli jesteś sam, jeżeli nie masz nikogo, no to twoje życie jest gorszej jakości, czegoś ci brakuje, coś cię omija, ale jeżeli jesteś z kimś, no to wtedy już jest super. Ale to nie jest prawda, bo to jest taka informacja instant, po prostu rzucona w twój mózg, że myśl w ten sposób i żyj z tym dyskomfortem wewnętrznym. A tak jak widzieliśmy w historii Adama,
jakby Bóg działa w inny sposób. On nie wrzuca w ciebie od razu jakichś wniosków, że on ci mówi, że jest tak i tak i w taki sposób i ty się podporządkuj, tylko Bóg właśnie przeprowadzi ci przez pewien proces. Tak jak mówiliśmy, Adamowi prawdopodobnie całe lata zajęło to, zanim on po prostu ponazywał te zwierzęta, zanim zorientował się w rzeczywistości, która go otacza. Więc Bóg pozwala, żeby to wszystko rozciągnęło się w czasie i żebyś ty sam podchodził do wniosków. Nie takich, że muszę kogoś znaleźć, bo tak, tylko dlaczego chcesz być z drugą osobą? Czego oczekujesz w tej relacji? Co możesz sam od siebie dać w związku? I tak przechodzimy do kolejnego slajdu, który już był wcześniej zaspoilerowany. Relacja nie może być lekarstwem na twoje nieszczęście. Dokładnie. Jeśli żyjesz w przekonaniu, że nie możesz być w pełni szczęśliwy i usatysfakcjonowany bez drugiej osoby, to prawdopodobnie, kiedy już będziesz w relacji, możesz się stanąć czymś, co stać kimś, kogo my nazwaliśmy taką emocjonalną pijawką. Jeśli będziesz uzależniać swoje szczęście od drugiej osoby, od innej osoby, w ogóle od człowieka, od okoliczności, to nie ma szans na trwałe, takie niezachwiane szczęście i satysfakcję. I tak naprawdę w takim momencie wkładasz bardzo duże brzemię i bardzo dużą odpowiedzialność na drugą osobę, dużą presję. Dlatego, że chcesz, żeby druga osoba była źródłem twojego szczęścia, a to nie jest poprawna hierarchia. Musimy się nauczyć po prostu tego, żeby Bóg był źródłem naszej satysfakcji, żeby z relacji z Nim czerpać jak najwięcej tego, co potrzebujemy, właśnie wszystko, co potrzebujemy, a wtedy w relacji z drugim człowiekiem będziemy w stanie funkcjonować zdrowo. Nam kiedyś, jeszcze jak byliśmy parą przed ślubem, Bóg pokazał to w taki obrazowy sposób. Mianowicie pokazał nam, że czas spędzony z Nim indywidualnie, kiedy ja spędzam z Nim czas, kiedy Dominik spędza z Nim czas osobno, to jest jak taka uczta, że jesteśmy po prostu przed zastawionym suto stołem razem z Bogiem i możemy brać od Niego, ładować się, napełniać się wszystkim, czego potrzebujemy, bo On jest źródłem. I potem, kiedy widzimy się razem z Dominikiem, kiedy spotykaliśmy się, my nie musimy sobie wydzierać z rąk różnych rzeczy. Ja nie potrzebuję Jego, żeby On był jakby podporą dla mnie i źródłem mojego szczęścia, bo ja jestem pełna i jestem napełniona, jestem naładowana, ale mało tego, że jestem już w tym stanie, to mogę jeszcze dzielić się z Dominikiem tym, co wyciągnęłam od Boga, tym, czego On mnie nauczył, czym napełnił moje serce, co do mnie mówi i na jakim jestem po prostu etapie z Nim. I tak samo Dominik może dzielić się ze mną. I to nam pokazało po prostu, jak ważne jest, żeby tą relację z Bogiem stawiać na pierwszym miejscu. Musimy też zrozumieć, że w związku z drugą osobą my nie jesteśmy postawieni po to, żeby czerpać korzyści. Wiadomo, że są korzyści i fajnie jest być razem i fajnie jest robić razem rzeczy, ale to nie jest jakby główny cel. To jest taka wartość dodana. I Bóg stawia nas w relacji z drugim człowiekiem jako sługi. My mamy służyć drugiej osobie i mamy być bardziej dawcą, a nie takim biorcą pijawką. I tutaj byśmy włączyli następny slajd, gdzie mamy napisane najpierw relacja z Bogiem, czyli jeszcze właśnie kilka słów na temat tej kolejności, którą też właśnie widzimy w życiu Adama. Tak jak mówiliśmy wcześniej, został stworzony przez Boga, ma relację z Bogiem, ale relacja z Bogiem nie oznacza tego, że ty robisz jakieś rzeczy dla Boga. Relacja z Bogiem oznacza, że ty masz relację z Bogiem, jak z osobą. Rozmawiasz, dajesz się zainspirować, poznajesz Go, chcesz Go poznawać i dopiero z takiego miejsca, gdzie ty po prostu przy Nim odpoczywasz, gdzie modlisz się, gdzie uwielbiasz, gdzie On też po prostu błogosławi ciebie, dopiero z takiego miejsca relacji jesteś zainspirowany do tego, żeby przystąpić do jakiegoś działania. Tak jak w przypadku Adama, który w tej inspiracji poszedł do tego wyznaczonego miejsca konkretnego i zajął się właśnie tym, do czego Bóg go prowadził. I to jest taki fundament, właśnie nasz pierwszy krok, jeżeli chodzi o ten czas jeszcze przed relacjami. I tutaj też przypomina mi się historia tego, jak przyjechałem do Krakowa po raz pierwszy na studia, to było ponad 7 lat temu.
I byłem świeżo nawróconym człowiekiem od kilku miesięcy. Byłem chrześcijaninem. I pewna osoba pomogła mi tutaj właśnie trafić do kościoła, na Gravity, na grupę studencką. No i znałem tam może 3 osoby na tej grupie, a reszta to wszyscy ludzie byli nowi. I w tym tłumie nowych osób, z którymi rozmawiałem, zauważyłem też Karolę. I powiem wam, że przeżyłem coś w rodzaju takiego zauroczenia, w sensie, że spodobało mi się jakby wszystko. I jej wygląd, charakter, to jak po prostu swobodnie, tak otwarcie rozmawiała z ludźmi, jej uśmiech. I wiecie, z kimś tam gadałem, już nawet nie pamiętam z kim, i tak jakby jednym okiem i jednym uchem tak ciągle w jej stronę, nie? Tak byłem ciekawa, o czym ona tam gada, ciekawe, co ona tam robi. No i przeżyłem coś takiego i nie wiedziałem za bardzo, co z tym zrobić, czy jakby iść za tym, czy nie iść. Zgadnijcie, co zrobił. Jednak miałem w tamtym czasie takie przekonanie, że potrzebuję po prostu zainwestować więcej jakby czasu w relacje z Bogiem. Byłem takim niemowlaczkiem, dopiero kilka miesięcy temu przyjąłem Ewangelię. Człowiek, który całe życie słyszał, że Jezus umarł za twoje grzechy i nie robiło to na mnie żadnego wrażenia. Po prostu w pewnym momencie Bóg przyszedł, objawił mi tą prawdę i zdecydowałem się pójść za Nim na 100%. Zwłaszcza, że w tamtym czasie naprawdę potrzebowałem jakiejś zmiany w życiu, jakiejś ulgi w ogóle wewnętrznej. I Bóg właśnie tym się stał dla mnie na początku, tak mówię, Bogiem ulgi. Więc poszedłem za Bogiem, zacząłem czytać Biblię, zacząłem Go poznawać i w tym czasie, jak przyszedłem tutaj do Krakowa, też wtedy Bóg mi położył na sercu, że Dominik, zajmij się naszą relacją, potrzebujesz mieć ten fundament, żeby nawiązywać też relacje z innymi ludźmi. I Bóg musiał jakby zmienić mój sposób myślenia, jeżeli chodzi o relacje i związki. Bo tak jak nie miałem problemu, wiadomo, żeby być w związku w rodzaju chłopak, dziewczyna i tak dalej, tak wiem, że jak w tamtym czasie w jakiś sposób doszłoby do tego, że bylibyśmy w relacji i na początku nawet byłoby fajnie, to wiem, że 7 lat temu nie zdecydowałbym się na to, żeby podjąć kolejne kroki. Zaręczyny, małżeństwo, to nie wchodziło na tamten czas w ogóle w grę, dlatego że no sam osobiście pochodzę z rozbitej rodziny, gdzie rodzice postanowili się rozwieść, jak miałem kilkanaście lat, więc no nie miałem dobrych wzorców i nie śpieszyło mi się do takiego modelu życia, do takiego sposobu życia. Więc Bóg musiał to wszystko naprawić, musiał dać mi nowy sposób myślenia, nowy sposób w ogóle odczuwania względem tych tematów i tych rzeczy. I tego się uczyłem. Zainwestowałem w relacje z Bogiem, starałem się z Nim spędzać każdy swój dzień, nie na tym, żeby pracować dla Niego czy robić jakieś rzeczy, ale żeby odkrywać, co On dla mnie zrobił przez Jezusa, bo to jest Ewangelia, to jest dobra nowina. Nie to, że masz harować całe życie i później nawet nie wiedzieć, czy trafisz do nieba, czy co się z tobą stanie w wieczności, tylko odkrywasz to, że Jezus już oddał swoje życie za ciebie i zapewnił ci życie wieczne, pojednał cię z Bogiem, zmazał twoją winę, grzech, uczynił cię Bożym dzieckiem. Odkrywałem te wszystkie wspaniałości i z tej relacji wynikły też pewne działania. Jakby to mnie tak przejęło i tak zmieniło moje życie, że chciałem się zaangażować w Kościół, chciałem się zaangażować w służbę, chciałem tą Ewangelię zanosić innym ludziom, spotykać się z innymi wierzącymi, więc zawiązałem dużo relacji w Kościele, zaangażowałem się w grupy domowe, zaangażowałem się w Gravity, robiłem różne rzeczy i to trwało tak naprawdę 4 lata, kiedy nie byłem z nikim, nie byłem w żadnej relacji, miałem tą relację z Bogiem, miałem służbę, miałem fajnych ludzi dookoła, z którymi mogłem się spotykać, rozmawiać, ale to był czas, w którym Bóg musiał po prostu mnie poukładać gdzieś od nowa, od początku. I po tych 4 latach, to jest właśnie jak z tą dziwną, no Adam musiał być zaskoczony po tej drzemce, zasnął, budzi się, wow, nie? Kto to jest? I trochę było tak z nami, bo przez 4 lata byliśmy po prostu gdzieś tam znajomymi. Ja się tam jakoś potajemnie i po cichu nie kochałem w Karoli, jakby nie karmiłem w sobie jakichś takich emocji czy coś takiego, tylko zajmowaliśmy się. Karola zajmowała się oddzielnie częścią gdzieś tam studentów służby, ja zajmowałem się oddzielnie, czasami gdzieś ta służba się łączyła w jakichś większych wydarzeniach. Także byliśmy po prostu znajomymi. I po 4 latach w zupełnie jakiś taki nieoczekiwany dla nas sposób, po jakichś rozmowach, spacerach,
Bóg wie, jeden, jak to było, ale zrodziło się coś głębszego, jakieś uczucia się pojawiły i takie zaskoczenie. Wow, to ja nie wiedziałem, że my możemy mieć taką jedność, taki kontakt w różnych takich głębokich tematach, rozmawiając o Bogu, rozmawiając o życiu, o swoich spostrzeżeniach. I tutaj się tak zagalopowałem, że muszę spojrzeć na notatki. Dajcie mi chwilkę, gdzie jesteśmy. Mogę to przejąć. Tak? No to śmiało, kochanie. Poproszę o następny. Alleluja. Właśnie za to ją kocham. Kolejny obraz, który Bóg nam pokazał, kiedy jeszcze byliśmy parą niezamężną i musimy go też nadal tak pielęgnować w sumie w naszych sercach. Zobaczcie, to jest dziewczyna, to chłopak. Proste. Nie? Dziewczyna to ta w spódniczce. I tam jest Bóg. I teraz poproszę o następny slajd. I zobaczcie, to ma zobrazować mniej więcej to, że im bliżej my jesteśmy Boga, im bliżej my się Jego trzymamy, tym tak naprawdę bardziej jesteśmy w stanie zbliżyć się do siebie. Bóg nam to też bardzo mocno pokazał, że musimy dbać, no kolejny raz to powiem, o tą relację z Nim, ale w sensie z Bogiem, ale prawda jest taka, że też ten etap, kiedy randkujemy, kiedy chodzimy ze sobą, możemy wykorzystać w ten sposób, żeby po prostu siebie nawzajem zachęcać do tego, żeby być coraz bliżej Boga, bo co z tego, że ja się zbliżę do Boga, a Dominik zostanie tam na dole, nadal będziemy daleko, nawet jeszcze dalej, bo już w ogóle się rozjedziemy w tej jedności. I wiecie, ten etap można wykorzystać do tego, żeby właśnie zachęcać się, modlić się wspólnie, pytać Boga, co On w ogóle ma do powiedzenia na temat tej relacji, jaki jest Jego plan i nie tylko potwierdzać swoje jakieś pragnienia, które mamy głęboko zakopane w sercu, nie tylko szukać potwierdzeń, ale po prostu pytać Go i być gotowym na każdy po prostu kierunek, jaki On nada tej relacji i wspólnie do tego dążyć i wspólnie o to walczyć. Też warto tak naprawdę rozwijać się wspólnie w tematach związanych z relacjami. My na przykład jako para bardzo dużo czasu spędzaliśmy na tym, żeby słuchać różnych kazań na ten temat, czytać książki. Więcej czytaliśmy niż teraz, musimy do tego wrócić. W sensie wspólnie, bo ja sama to prawie w ogóle nie czytałam w tamtym roku. Wstyd się przyznać. Ale już w tym roku zaczęłam czytać Postanowienie i ten. Już mam 17% na Kindlu w książce. Także warto po prostu ten czas spędzać wspólnie w taki wartościowy sposób, rozwijać tą relację pod tym kątem, żeby naprawdę uczyć się wspólnie, bo to na przykład jeśli będziecie oglądać wspólnie jakieś kazanie, to może być podwalina do niesamowicie wartościowych i głębokich rozmów później i właśnie na takich rozmowach głębokich nasza przyjaźń została zbudowana, a później kiedy już byliśmy parą, to tak naprawdę dosłownie zbliżaliśmy się coraz bardziej do siebie w tej relacji i wiedzieliśmy, że czekają nas jakby kolejne kroki, dlatego że widzieliśmy, że coraz bardziej jesteśmy w takiej jedności i że Bogu się to po prostu podoba. Także jeśli ktoś by chciał, to możemy po nabożeństwie też polecić jakieś książki albo jakieś kazania bardzo wartościowe, bo widzieliśmy tego pełno. Dokładnie. A póki co przejdziemy sobie do następnego slajdu. I tutaj też chcielibyśmy się podzielić właśnie takim obrazem, który gdzieś nam towarzyszył właśnie gdzieś w pewnym momencie po prostu relacji on się pojawił, że ten temat związków, relacji, randkowania i tak dalej, można to w pewien sposób przyrównać do ognia. Żeby obchodzić się z ogniem, potrzebujemy mieć jakąś w ogóle wiedzę na temat ognia. My musimy wiedzieć, jaka jest natura ognia, czym on jest. Trzeba się czasami może gdzieś tam dowiedzieć własną ręką, żeby jednak nie zbliżać dłoni do niego za bardzo. I nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię, jeżeli w salonie gdzieś jak jestem, no w bloku nie mam tego, lubię jak jest w salonie kominek. I jeżeli jest taki kominek w salonie, to ja jestem pierwszą osobą chętną i zgłaszam się do tego, żeby po prostu w tym kominku zapalić, bo lubię cały ten proces rozpalania takiego ognia, a później kiedy masz to światło, masz ciepło, masz taką fajną atmosferę, zwłaszcza gdzieś w okresie zimowym i to jest coś naprawdę fajnego. Ale wiem, że gdybym
zlekceważył ogień albo podchodził do niego jakoś tak lekkomyślnie i tak dalej i przy tym kominku zaczął robić nie wiadomo co, to mógłbym tak naprawdę doprowadzić do pożaru, mógłbym doprowadzić do tego, że cały dom by spłonął, ja bym zginął w tym pożarze, więc wiem, że ogień służy naprawdę świetnym celom i nieraz może uratować życie, jeżeli ktoś rozpali ognisko w jakichś trudnych warunkach, ale z drugiej strony to, co jest tak życiodajne i może być błogosławieństwem, z drugiej strony może być naprawdę zabójcze, śmiercionośne. Dlatego my potrzebujemy dojrzewać w zrozumieniu tego, czym są relacje, czym jest związek, jakie są nasze role w tym, czego Bóg oczekuje, aby po prostu to był jakiś obszar błogosławieństwa w naszym życiu, a nie cierpienia, właśnie złamanego serca, jakichś traumatycznych doświadczeń. Dlatego tak naprawdę jeszcze raz chcielibyśmy zachęcić na koniec i podsumować to w ten sposób, że Bóg stworzył relacje, stworzył możliwość tego, że my kochamy, że my chcemy być z drugą osobą. To jest naturalne dla każdego, ale my właśnie potrzebujemy zrozumieć, jak do tego tematu podchodzić. Więc chcielibyśmy też zainspirować pod koniec, żebyście w tym roku postanowili też może zainwestować swoje pieniądze, swój czas w jakąś dobrą książkę, nie wiem, dobrą serię kazań albo spotkać się z kimś, kto waszym zdaniem stanowi jakiegoś rodzaju zdrowy model relacji, narzeczeństwa, małżeństwa i z takimi osobami rozmawiać, gromadzić jakoś tą wiedzę, przyswajać jakieś takiego różnego rodzaju spostrzeżenia. I tutaj jeszcze wpuszczę Karolkę. Tak naprawdę jeszcze tylko dokończę, że w ten sposób kładziemy fundament pod tą relację. Jeśli jesteśmy w relacji, to tak naprawdę to jest tylko dla jej dobra, a jeśli jeszcze nie jesteśmy w relacji, to kładziemy już taki bardzo dobry fundament. I to, co w sumie Dominik miał powiedzieć, bo to jest jego myśl, ja ją tylko tak ukradnę szybko, że Bóg kocha ciebie, ale również kocha osobę, z którą będziesz lub jesteś. I on po prostu, dopóki nie staniesz się dojrzały, odpowiednio dojrzały i gotowy, on nie da ci tej odpowiedniej osoby. Więc warto zainwestować w taki rozwój po prostu i wejść w tą przygodę z Bogiem, w tą drogę z Bogiem. I tak Dominik już powiedział, że będziemy kończyć i żeby spiąć jakoś tak klamrą w ogóle to, co mówimy, nie wiem, czy to w ogóle dla was ma ręce i nogi, dla nas miało, jak to przygotowywaliśmy, to chcielibyśmy wrócić znowu do Księgi Rodzaju i zobaczyć, jak ten fragment, którym czytaliśmy do tej pory, jak on się kończy. Tam jest jeszcze jeden werset. Właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i stanie się z nią jednym ciałem. Tak, tu jest mowa gdzieś właśnie o tym wymiarze dojrzałości, do której prowadzi nas Bóg, abyśmy nie dążyli jedynie do tego celu bycia z kimś w relacji, bycia z kimś w związku, a później zobaczymy, jak to się poukłada, jakoś to naturalnie tam rozkwitnie do pewnych decyzji. Bardzo rzadko te decyzje przychodzą w jakiś taki spontaniczny, naturalny sposób, a jeżeli przychodzą spontanicznie, to zazwyczaj też wiążą się z tym jakieś negatywne skutki. Dlatego wierzymy w to, że Bóg chce prowadzić każdego z nas do takiej dojrzałości, gdzie wiemy, że celem nawiązania relacji jest takie świadome podejście do tego, że Bóg jest dawcą relacji, więc jeżeli Bóg daje relację, to po to, aby ta relacja zmierzała do małżeństwa, a nie trwała latami w jakimś takim stanie zawieszenia i niewiadomego, czy w prawo, czy w lewo. Więc o samym małżeństwie też tak naprawdę za 2 tygodnie będą mówili nasi goście specjalni, których dzisiaj chyba jeszcze nie zdradzimy imienia i nazwiska, nie powiemy, ale naprawdę fajni ludzie, którzy będą troszkę więcej mówić już na temat tego ostatniego etapu, który chcemy poruszać w naszej serii, czyli małżeństwa. A kończąc, chciałbym jeszcze raz zachęcić, że jeżeli coś z tego, co dzisiaj przygotowaliśmy, jakoś cię tak zainspirowało albo pojawiły się w tobie jakieś pytania, może chciałbyś się wspólnie pomodlić o jakieś sprawy związane z tym tematem albo
chciałbyś, żebyśmy ci polecieli jakąś fajną książkę czy nauczanie, to będziemy tutaj po nabożeństwie, będziemy mieli jeszcze jeden utwór uwielbienia, więc zapraszam zespół już na scenę. A jeżeli będziesz chciał po tym wydarzeniu pogadać z nami, czy z Olą i Łukaszem, to jesteśmy tutaj dla was i dziękujemy za uwagę.